imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Pobłogosławię teraz obraz świętego Szarbela. Wspomożenie nasze w imieniu Pana, który stworzył niebo i ziemię. Panie, wysłuchaj modlitwę moją. Panie, Panie moje, niech do Ciebie przyjdzie. Módlmy się. Panie nasz Boże, pobłogosław ten obraz, który będziemy czcili z wielką miłością. Nie pobudza nas do modlitwy, która zniesie się do Ciebie i udzieli nam święty szarpel pomocy, której szukamy, aby być bliżej Ciebie i bliźnich i lepiej im służyć, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się w imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Amen. Bracia, siostry, na wstępie chciałbym serdecznie podziękować siostry Polinie, siostry tutaj z tej pięknej kaplicy za zaproszenie do waszej wspólnej modlitwy, do dziewięcionowego dnia z Panem Jezusem. Również bardzo ciepło, bardzo gorąco i bardzo serdecznie witam was wszystkich. Pytałem, jak długo mogę mówić. Siostra powiedziała, jak długo, jak ja chcę, ale po 40 minut wszyscy wychodzą. Zatem postaram się krótko parę słów przynoszę do naszej refleksji z Panem Bogiem. Zatem zaczynajmy z modlitwą. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Panie mój i Boże mój, wierzę mocno, że jesteś tu obecnie, że mnie widzisz, że mnie słyszysz. Uwielbiam Cię z najgłębszą czcią. Proszę Cię o przebaczenie za moje grzechy i o łaskę owocnego przeżycia tego czasu modlitwy. Matko moja niepokalana, święty Józefy, święty Jadwiga, święty Szarbel, Ojcze i Panie mój, Aniele Stróży mój, wstawcie się za mną. Amen. Może, kochani, na początku parę słów, kim jestem. Nazywam się Fabio Lutfi. Urodziłem się 22 maja w 1987 roku w São Paulo w Brazylii. Pomimo, że moje dzieciństwo było związane z Ameryką Południową, wychowałem się z tradycji ziemi libańskiej. Moja rodzina pochodzi z miejscowości, nazywa się Del Kamar, z Libanu. Del Kamar, tłumacząc, to jest klasztor Księżyca. Też nazywany miastem emirów,
Jest to miejscowością położona w prowincji Szów. Od XVI do XVIII wieku, w czasie okupacji Imperium Osmańskiego, był stolicą państwa. Ja z kolei, na prośbę mojego biskupa Kościoła Maronickiego, będąc w Brazylii, prosił mnie, żeby służyć i żeby zacząć studię teologiczną. Lecz do 2015 roku, kiedy byłem powołany do posługi przy katedrze maronickiej, prędzej działałem jako doradcą dyplomatycznym, a także jako dyrygent. I właśnie tam, w São Paulo, byłem również wykładowcą historii sztuki i estetyki na roku propedeutycznym w Wydziale Teologicznym u Benedyktynów. Przepiękne doświadczenia. Ale od tego czasu również się przygotuję się tutaj do posługi. I myślę, że to tyle o mnie. Kochani, zima często zdarzają się burzą. Gromadzą się wówczas olbrzymie chmury, a grzmoty i błyskawicze tworzą fenomenalne pokaże światła i dźwięku. Fascynujący spektakl zachwyca i jednocześnie przeraża. Uwolnione z nieba piorun atakują ziemię i szaleją na wysokościach. Uderzają grzmoty. Potężny dźwięk ukazuje nam naszą nicość w obliczu wielkości Stwórcy. Błyski światła i dźwięki rozdzierają niebo, zaś ulewny deszcz zalewa wszystko. Świętość jest bardzo podobna do burzy. Mężczyźni i kobieta ze wszystkich zakątków świata decydują się powiedzieć tak jednemu i prawdziwemu Bogu. Gdziekolwiek i kiedykolwiek tworzą wezwani, podążą śladami Pana. Ich cnota, wymiary, jak wzrastają, tworzą razem niezwykły spektakl dźwięków, w którym Słowo Boże odbija się echem, a cudowny świat to oblaski Jezusa Chrystusa, światła wiekuistego. Zjawisko to otwiera wiecznie niebiosa i uwalnia ulewny deszcz łaski. Ktokolwiek szuka wstawiennictwa świętych, zostaje tą łaską dotknięty. Co więcej, podczas gdy dźwięki i błyski burzy w jednej chwili przemijają, grzmoty i błyskawice świętości pozostają na zawsze. Święty Charles Mahlouf był jeden z tych świętych, którzy mieli odwagę powiedzieć Bogu tak. Choć był zwyczajnym, prostym człowiekiem, tak jak wielu innych ludzi. Jego milczenie wywołało potok słów. Zwykły chrześcijanin, który wiara przetrwała trudne czasów i wzrodziło potężny blask świętości, od końca XIX wieku wciąż promienuje na cały Kościół. Kim zatem jest święty Charles Mahlouf? Jak to możliwe, że nieznany człowiek z nieznanej nikomu wioski Bekaka-Gafra w kraju takim niewielkim jak Liban swoją sławą świętości przekracza wszelkie bariery kulturowej? Dlaczego w takim krótkim czasie wywołał taką wielką inspirację? Jak zdołał zdrowić dosłownie dziesiątki tysięcy ludzi? Właśnie, aby odpowiedzieć na powyższe pytania, można by napisać wiele książek, długo, długo rozmawiać. Ale tu dzisiaj chcemy się zbliżyć do Niego. Dlatego, kochani, mam nadzieję, że nasza refleksja dzisiaj przynosi coraz bardziej do serca naszego Pana. Z początkiem XIX wieku, gdzie Europa i reszta świata zmagały się z politycznymi, społecznymi i ekonomicznymi skutkami rewolucji przemysłowej, Liban cieszył się rzadkim okresem pokoju i bezpieczeństwa. Wiosna 1828 roku stopiła śniegi osiadłe w górach po ostrych zimowych śnieżycach. Płynęły rzeki, a wzgórza i ostre nadmorskie urwiska pokryło się zielenią. Drzewa zakwitiły cudowną mieszkanką wielobarwnym kwiatów, zaś powracając z migracji ptaki wielbiły Pana. Czas upływał spokojnie.
tym czasie na północny krajowej wiosce Beka Kafra słodki śpiew ptaków i odgłosy krople topiące się śniegu zostało zakłócone nagłym płaszczem noworodka. Dziecko, które przyszło na świat, otrzymał imię Józef. Józef miał zostać świętym szarbelem, tym, który ocierał łzy cierpiące duszą, który proszą jego wstawiennictwem. Józef był piątym dzieckiem Antuna i Brygity Machlufów, którzy mieli trzech synów i dwie córki. Hanna, czyli po naszemu Jan, czy to jest po waszemu Jan, Pszara, Kuni, Uwarda i najmłodszego Józefa. Antun był prostym człowiekiem, który ciężko pracował na utrzymanie rodziny. Jego żona, Brygida, opiekowała się dziećmi i zajmowała się gospodarstwem domowym. Rodzina Machlów posiadała mały dom położony na wyższym wzgórzu wioski. Dom miał 10 metrów wysokości i 5 szerokości, czyli naprawdę malutki. Wyjątkowe grube ściany utrzymywało ciepło podczas zimy. Dach, typowy dla tradycyjnych domów libańskich, zrobiony był z drewna i gliny. Zimą mieszkańcy musieli dbać o niego szczególnie. Za każdym razem, gdy padał śnieg, należało zgarniać go z dachu, aby dom nie zapadł się pod jego ciężarem. Latem spędzono miłe wieczory w otoczeniu winicy zasadzone tuż przy drzwiach wejściowych. Z okien domu rozciągał się widok na święte miejsce regionu. Las Bożych Cedrów, które w Biblii są symbolem dumy i chwały. Nazywany Wady Kadisza, czyli Święta Dolina, miejsce schronienia maronitów w czasach prześladowań, pustelni eremitów oraz kościoły pobliskich wiosek i wielu innych miejsc przepełnionych świętością. Miejscowość Beka Kafra, podobnie jak jej otoczenie, uważany jest za miejscem świętym. Na każdym skraju wioski usytuowany jest kościół. Od strony wschodniej przy klasztornej szkoły świętego Jozebiusza, od zachodnim sanktuarium świętego Marona, przy kościele świętej Saby od południa i na północny kościół parafialny pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny. Słowa wypowiedziane przez narodzinę Jana Chrzciciela mogą odnieść się również do małego Józefa. A ty, dziecię, prorokiem Najwyższego, zwać się będziesz, bo pójdziesz przed Panem toriącym mu drogi. Jego ludowy dasz poznać zbawienie przez opuszczenia mu grzechów, dzięki litości serdecznej Boga naszego. Przez nią z wysoka wchodzące słońce nas nawiedzi, by zajaśnić tym, co w mroku i cieniu śmierci mieszkają, aby nasze kroki zwrócić na drogi pokoju. Właśnie Beka Kafra, typowa wioska libańska, jest najwyższe położone miejscowością na Bliskim Wschodzie. W początkach XIX wieku skromni wieśniacy zamieszkiwali rozrzucone w górach Libanu wsie usytuowane u brzegu rzeki, w dolinach i na szczytach górskich. Surowy klimat północnej części kraju zmuszał ludzi do ciężkiej pracy. Zmagali się ze śniegiem, mgłą, ulewami, stromimi urwiskami i wzgórzami. Robili wszystko, co było w ich mocy, aby przystosować teren do życia i pracy. Beka Kafra otoczona jest od wschodu i południa najwyższymi wzgórzami Libanu, dominującymi nad Doliną Kadisza, słynną świętą doliną. Spoglądając z wioski po drugiej stronie doliny, widoczną jest miejscowość Bszari. W rejonie tym znajdują się najstarsze szkoły maronickie. Szkoła świętego Jerzego w Beka Kasze, święte Tardorsa w Bszary, wybudowana w XIII wieku, i szkoła Najświętszej Maryi Panny w Hałce, ufundowana przez patriarcha Hanna Machlufa
w XVII wieku, skąd wysłano uczniów do Rzymu i do Paryża. Podczas stuleci prześladowań zapoczątkowanych w IV wieku ład Kadisza był dla maronitów najlepszym schronieniem. W przeciągu wieków doliny stał się miejscem świętym i przyciągała licznie mnichów i pustelników. Maroniccy patriarchowie znaleźli w niej schronienia i pozostali w tamtejszych klasztorach przez 4 kolejne stulecia, aby wymknąć się pod bezwzględnym polityki Imperium Osmańskiego. Od XVI wieku, dokładnie od 1516 roku, Turcy zdominowali Bliski Wschód, łącznie z Libanem. Libańczycy nie mieli innego wyjścia, jak poddania się nowemu władcy. U brzegu rzeki w Dolinie Kadisza rozmnożyły się liczne pustelnie emerytów. Mieszkali w nich ludzi, którzy całkowicie poświęcili życie Bogu, stąd nazwa Wady Kadisza. Słowo Kadisza w języku syryjskim, aramejskim oznacza święty. W trakcie liturgii eucharystycznej, czy raczej w trakcie trisagium mówimy. Święty, święty, święty. Pan Bóg jest święty. I właśnie to słowo święte płynące wzdłuż doliny rzeka wyłania się spod górskich urwisk, gdzie obok sosen, dębów i odłów rosną libańskie cedry, nazywane cedr Boga. Życia codzienne rodzina Antuna Machlów w Bekakafrze toczyło się wśród przyrody przepełnionym duchem. Wiara chrześcijańska była dla nich wartością podstawową. Józef, przyszły święty Szarbel, przyjął chrzest w parafii pod wezwanie Najświętszej Marii Panny, gdzie mieszkańcy wioski zbierali się codziennie, aby uczestniczyć w mszy świętej. Ojciec Józefa, Antun, był dzielnym, dumnym człowiekiem, przepełnionym ufności do Boga. Brigitta, matka Józefa, miała w zwyczaju, gdy tylko usłyszała kościelne dzwony, porzucać obowiązki, aby uczestniczyć w codziennym mszy świętej. Post należało do jej podstawowych praktyk duchowych. Spowiednik zaleciał jej zaprzestanie postu w dni powszechni i zastąpienia go modlitwą różańcową. Podobny brat Józefa, Hanna, był aktywnym członkiem wspólnoty chrześcijańskiej. Dzięki niemu podjęto decyzję odbudowy kościoła parafialnego pod wezwanie świętej Saby, zaś siostra Wardę nie wstydziła się odmawiać różańca, idąc na pola czy też w drodze powrotnej do wioski. Przyjaciele żartowali sobie z niej, mówiąc: nosisz przy sobie różaniec jak zakonnica, a jesteś zaręczona i wkrótce wyjdziesz za mąż. Tęściowa nie pozwoli ci tak się modlić. Niestety, Wardę zmarło, zanim jeszcze zdążyła wyjść za mąż. Pośród starych kamiennych i wąskich uliczek Józef spędził spokojnie pierwsze 3 lata dzieciństwa, aż do pewnego letniego wieczoru w 1831 roku, gdy gwałtowne pukanie do drzwi przerwało wieczorny posiłek rodziny Machlufów. Anton wstał do stołu, wziął lampę i poszedł otworzyć. U drzwi stał kilku żołnierzy emiry Baszyra Szehaba, dowódca rzekł: Anton Machluf, począwszy od jutra rana, jesteś powołany do pracy przymusowych. Masz zabrać osła i pójść z nami. Będziesz dostarczyć prowizję dla żołnierzy z wioski Meżdlaja do Betodein. Anton sprzeciwił się żądaniu, mówiąc: Panie ofiarze, ja mam rodzinę. Jesteśmy ubodzy. Komu powierzę moje małe dzieci? Oficer odparł: To nie nasza sprawa. Anton kontynuował: Dajcie mi chociaż kilka dni, aby mógł znaleźć kogoś, kto zaopiekuje się moją rodziną. Na co oficer gwałtownie krzyknął:
to rozkaż jutro poranku, a jeżeli nie... I tak było. Następnego dnia Antun pożegnał się z rodziną i poprosił brata Tanusa, aby przyjął opiekę nad jego najbliższymi do czasu jego powrotu. Sytuacja polityczna w kraju była krytyczna. Generał armii egipskiej Ibrahim Pasza rozpoczął kampanię przeciwko Turkom Osmańskim i podbił wybrzeże Libanu wraz z częścią Syrii. Libański emir Bszara Shahab w nadziei poprawy sytuacji Libańczyków stanął u jego boku przeciwko Imperium Osmańskiemu. Ibrahim Pasza, zwolennik egalitaryzmu, oferował Libanowi pewne korzyści handlowe. Kochani, teraz prosimy naszego serca, nasza rodzina, wszystkie te nasze intencje, które noszymy, te trudy, te błogosławieństwo, które Pan Bóg nas obdarzał, złożymy jej u stopa Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie, a także po modlitwie, po rozważaniu, po rachunku, sumienia, prosimy Pana Boga o błogosławieństwo. Boże Ojcze, uwielbiony w swoich świętych, nieskończoną chwałą, którą pociągnąłeś serce ojca Charbela, by obrał życie pustelnicze i obdarzył go łaską i mocą do oderwania się od świata przez cnoty monastyczne, czystość, posłuszeństwo i ubóstwo. Prosimy Cię, byś obdarzył nas łaską, abyśmy kochali Ciebie i służyli Tobie, jak On ukochał Ciebie i służył Tobie. Wszechmogący Boże, który objawiłeś moc wstawiennictwa świętego Charbela przez liczne cuda i łaski, obdarz nas za jego wstawiennictwem łaską, o którą Cię prosimy. Amen. Teraz będzie adoracja Najświętszego Sakramentu przez 10 minut.
dzień pierwszy nowenny do świętego Szarbela. Mamy ten pierwszy dzień na naszych folderach, które otrzymaliśmy w kopertach. Otworzymy i wspólnie będziemy się modlić. Święty Szarbelu, jego czyste ciało, przezwyciężające rozkład, wydzielanie wiejski aromat, przychodzi mi z pomocą i wyjednaj mi Boga łaskę, którą potrzebuję. Jeśli jest to na chwałę Bożą i dla duszy, święty Szarbelu, Boże, który obdarzyłeś świętego Szarbela łaską wiary, proszę Cię, abyś przez jego zasługi i wstawiennictwo obdarzył mnie łaską wiary. Będę żył zgodnie z Twoimi przykazaniami i Twoją Ewangelią. Tobie chwała na wieki wieku. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, zaprosić Pana Jezusa do naszych serc, aby mógł je uzdrawiać, oczyszczać i uświęcać. Zastanówmy się teraz w chwili ciszy przed Jezusem ukrytym w Najświętszym Sakramencie. Czy Pan Bóg jest w moim życiu na pierwszym miejscu? Jakie są moje relacje z bliźnimi, w rodzinie, we wspólnocie, w pracy? Czy pielęgnuję swoje życie duchowe, pracuję nad sobą? Litania do świętego Szarbela. Kyrie eleison. Chryste, usłysz nas. Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami. Synu Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Trójco Jedyny Boże,
Święta Maryjo, Królowo Pustelników, módl się za nami. Święty Szarbelu, żyjący cudzie Boga, módl się za nami. Święty Szarbelu, bohaterze pobożności, miłości i wiary, módl się za nami. Święty Szarbelu, pustelniku zdumiewający, cudami słynący, Święty Szarbelu, gardzący bogactwami świata, módl się za nami. Święty Szarbelu, aromacie drogocenny, świat przenikający, módl się za nami. Święty Szarbelu, wielki sługo Najświętszego Sakramentu i Najświętszej Maryi Panny, módl się za nami. Święty Szarbelu, w przykładzie pobożności zdumiewający wielogodzinnym dziękczynieniem po przyjęciu ciała Chrystusa, módl się za nami. Święty Szarbelu, wolne kadzidło cedrów Libanu, módl się za nami. Święty Szarbelu, którego grób przez 40 dni nad ziemskim blaskiem jaśniał, módl się za nami. Święty Szarbelu, wdzięczny powierniku wysłuchujących próśb wiernych, módl się za nami. Święty Szarbelu, niewinny i posłuszny ponad wszelką chwałę, módl się za nami. Święty Szarbelu, biedaku kochający i przyjmujący z miłością każde cierpienie, módl się za nami. Święty Szarbelu, głosie wołającego i budzący sumienia, módl się za nami. Święty Szarbelu, dany ludzkości naszego stulecia, módl się za nami. Święty Szarbelu, bezcenny klejnocie zakonów, módl się za nami. Święty Szarbelu, skarbie nasz i chlubo, Święty Szarbelu, naczynie wonności, módl się za nami. Święty Szarbelu, wzorze cierpliwości i milczenia, módl się za nami. Święty Szarbelu, ogrodzie cnót, módl się za nami. Święty Szarbelu, przyjacielu ukrzyżowanego, módl się za nami. Święty Szarbelu, radości nieba i ziemi, módl się za nami. Święty Szarbelu, gwiazdo oświecająca zabłąkanych, módl się za nami. Święty Szarbelu, upojony Bogiem, módl się za nami. Święty Szarbelu, uwieńczony chwałą, módl się za nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przebacz nam, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Módl się za nami, Święty Szarbelu, wielki pustelniku Boga, módlmy się. Boże, Ty świętego Szarbela, kapłana i pustelnika, porwałeś i zachwyciłeś pięknością swojego oblicza już tu na ziemi, przez co stał się mocarzem ducha i heroicznym wzorem modlitwy oraz pokuty. Dzięki Kościołowi, mistycznemu ciału Chrystusa, był w nieustannym zjednoczeniu ze swoim Panem i z ludźmi przez okazywane im miłosierdzie. Za Jego wstawiennictwem zaszczep prosimy w nasze serca zrozumienie dla wagi życia duchowego, pragnienie zadośćuczynienia oraz tego, co koniecznie dla naszego uświęcenia i zbawienia, ponieważ nie potrafimy Go tak doskonale naśladować
w samotności, umartwieniu i uświęceniu. Wszechmocny, wieczny Boże, który dałeś nam w osobie świętego Szarbela wzór, jak mamy nieustannie realizować i doceniać życie nadprzyrodzone, a także pokory i wyrzeczenia, racz nam udzielić za jego wstawiennictwem łaski, o którą Cię prosimy przez Chrystusa, Pana naszego. Święty Ojcze Szarbelu, który wyrzekłeś się przyjemności światowych i żyłeś w pokorze i ukryciu w samotności eremu, a teraz przebywasz w chwale nieba, wstawiaj się za nami, rozjaśnij nasze umysły i serca, utwierdź wiarę i wzmocnij wolę, rozwal w nas miłość Boga i bliźniego. Pomagaj w wyborze dobra i unikaniu zła. Broń nas przed wrogami widzialnymi i niewidzialnymi i wspomagaj w naszej codzienności. Za Twoim wstawiennictwem wielu ludzi otrzymało od Boga dar uzdrowienia duszy i ciała, rozwiązania problemów w sytuacjach po ludzku beznadziejnych. Wejrzyj na nas z miłością, a jeśli będzie to zgodne z wolą Bożą, uproś nam u Boga łaskę, o którą pokornie prosimy, a przede wszystkim pomagaj nam iść codzienną drogą świętości do życia wiecznego.
Amen.